Dobry wieczór. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Tomasz Branicki, szef olsztyńskiego ZNP i wiceprezes okręgowego ZNP. Witam. Ale najpierw panu Tomaszowi i Państwu coś przeczytam i poproszę potem o opinię. Nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibacie. W związku z powyższym także te transfery, które są dzisiaj dokonywane na przykład dla rodzin polskich 500+, to też dotyczy nauczycieli. To powiedział pan Krzysztof Szczerski, szef gabinetu pana prezydenta. Wywołało to dosyć spore oburzenie w środowisku nauczycielskim, a na pewno w środowisku nauczycieli zrzeszonych w ZNP. I bodajże we wtorek pan minister przeprosił za to, a przeprosił za to w ten sposób. Uprzejmie informuję, że nie było nigdy moim zamiarem urażenie kogokolwiek moimi słowami. Sam będąc nauczycielem akademickim, osobiście bardzo cenię i poważam zawód nauczyciela. Jest mi niezmiernie przykro, że moje słowa wypowiedziane w ostatnią sobotę w programie trzecim Polskiego Radia, które uległy następnie zniekształceniom i celowej instrumentalizacji, mogły u odbiorców wywołać negatywne oceny co do moich intencji. Wszystkich, którzy z tego powodu poczuli się urażeni, przepraszam. Już słyszałem, jak pan prezes westchnął głęboko. Rozumiem, że to nie były przeprosiny, które byście mogli przyjąć. Nie, bo to jest. Powiem tak, że no, przykre jest to, że osoba, która zasiada w rządzie, właściwie używa takich argumentów, to jest dowód na to, że nie ma poważnych argumentów, żeby odrzucić nasze żądania. To po pierwsze. Po drugie, to przedstawia butę formacji rządzącej. Pokazują, jak bardzo źle traktują obywateli, tutaj szczególnie nauczycieli. Może to jest spowodowane tym, że okazuje się po 3 latach wprowadzenia reformy, że to, co mówiliśmy 3 lata temu, się sprawdza. Że nasze obawy... Co mówiliście? Mówiliśmy o tym, że dojdzie do sytuacji takiej, że będzie podwójny rocznik, który spowoduje wielkie zamieszanie. To jest, drodzy Państwo, w tym roku to będzie, tak, gdyby, to teraz, jeżeli ktoś nie ma dzieci w szkole. Teraz w maju się to okaże, że będziemy mieli podwójny rocznik. Pomimo zapewnień pani minister, że to niczego nie pogorszy, to trzeba rozmawiać z samorządowcami, które robią wszystko, żeby te dzieci miejsca znalazły wszystkie w szkołach i znajdą. Tylko jakość pracy tych dzieci na 2 zmiany. Brak nauczycieli, fachowców, szczególnie w szkołach zawodowych, spowoduje to, że ta jakość nauczania będzie o wiele, wiele gorsza. Sprawdza się również to, o czym mówiliśmy, że jeśli nie będzie jakiegoś strukturalnego podejścia do wynagrodzeń nauczycieli, to no, nasz zawód spadnie bardzo nisko w hierarchii zarobków wszystkich grup pracowniczych. I tak też się stało, bo dzisiaj nauczyciel stażysta przychodzący po zakończeniu wyższych studiów do szkoły zarabia na poziomie pani woźnej, z całym szacunkiem do jej pracy, bo jej praca jest niezwykle ważna i bez niej szkoła też nie może funkcjonować, ale jeśli weźmiemy pod uwagę zakres obowiązków, jaki ma nauczyciel i odpowiedzialność, jaka na nim ciąży, no to tutaj to porównanie wygląda bardzo źle. No i cóż, no pan Szczerski, który w ten sposób się do nas wyraził, potwierdził to, że rząd nie ma żadnych argumentów, żeby przekonać nas do tego, że nasze argumenty są niesłuszne. Ale panie Tomaszu, bo najogólniej rzecz biorąc żądacie podwyżki na poziomie 1000 zł. No dla wielu ludzi, którzy zarabiają niewiele ponad średnią krajową netto, podkreślmy netto, no to są duże pieniądze. Czy uważacie, że jest nas stać? Nas, mam na myśli tutaj państwo, budżet ma, nas podatników właściwie, bo pana i mnie też na swój sposób, bo przecież te pieniądze na podwyżki się biorą też z pensji, które dostają nauczyciele, bo rząd nikomu nic nie daje tak naprawdę, daje zawsze z naszych pieniędzy, z naszych budżetów, bez względu na to, jaki to rząd jest. Czy myślicie, że stać jest na te 1000 zł nasze państwo, nasz budżet, czyli nas? Ja powiem tak, że ten 1000 zł skąd się wziął? Tak, 1000 zł jest to różnica między średnim wynagrodzeniem w gospodarce w Polsce, a średnim wynagrodzeniem nauczyciela dyplomowanego, czyli tego z najwyższym awansem zawodowym. I my uważamy, że no nie powinny te różnice między tymi dwoma średnimi być na tak dużym poziomie. A czy nas stać? Zeszłą sobotę dowiedzieliśmy się, że państwo polskie stać jest na bardzo wiele. Obiecane 500+ dla wszystkich dzieci, obiecana 13 dla emerytów. My nie mówimy, że te pieniądze nie są potrzebne dla tych grup, do których zostały skierowane, bo na pewno emerytury wielu
byłych pracowników, w tym również nauczycieli, są na żenująco niskim poziomie i też ciężko tym osobom jest żyć. Ale my musimy dbać o nasz interes. To są podwyżki, o których pani minister mówi, że takie wprowadziła, bardzo to przypomnę, to jest dla nauczyciela dyplomowanego 110 zł na rękę, tak, miesięcznie. I jeśli ktoś uważa, że to jest podwyżka na odpowiednio wysokim poziomie, no to wydaje mi się, że to jest nieporozumienie, bo średnio nauczyciel dyplomowany, ten z najwyższym stażem, z 20-letnim stażem pracy co najmniej, bo mówimy tutaj o najwyższym dodatku stażowym, czyli po 20 latach pracy, odbiera około 2600 zł netto, tak? To jest, to nie jest. Bo no jesteśmy... Nie jest to coś, co by jakby porażało rzeczywiście. I powiem tak, my w Europie jesteśmy na trzecim miejscu od końca, jeśli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli. No to nie mamy się tutaj czym chwalić. Pieniądze to jedno, ale chyba może nawet i większe emocje budzi data. Dlatego, że data strajku, o ile do niego dojdzie, tak? Bo my jesteśmy na etapie w tej chwili głosowania nauczycieli, ale z tych sondaży, które wynika, że większość nauczycieli jednak jest za strajkiem, to ten strajk ma się odbyć w czasie egzaminów. Czy nie boicie się, że ci ludzie, nawet ci, którzy was popierają, bo w sondaży wynika, że to poparcie jest pół na pół, ono się mniej więcej rozdziela tak jak sympatie polityczne, czyli ci, którzy są za rządem, są przeciwko strajkowi. Mówię tutaj o ludziach, nie o nauczycielach, natomiast ci, którzy są za opozycją, was popierają. Ale czy nie boicie się tego, że ci nawet, którzy was popierają w tej chwili, że w momencie, kiedy rzeczywiście by doszło do tego strajku, czyli rząd by nie ustąpił i nie doszłoby do egzaminów gimnazjalnych i po ósmej klasie, że wtedy jednak to wy przegracie? Tego się nie obawiamy, dlatego że mamy do dnia wyznaczonego strajku, czyli do 8 kwietnia, jeszcze około 40 dni. Jest to czas na tym, żeby pani minister i rząd trochę przemyśleli swoje twarde stanowisko i, powiem tak kolokwialnie, opamiętali się. A czas egzaminów to jest 8, to jest 2 dni przed egzaminem. My dajemy taką szansę, że jeśli dojdziemy do porozumienia z rządem, to 8 strajku nie będzie, mamy 2 dni na spokojne przygotowanie egzaminów i te egzaminy się odbędą. Jeśli natomiast nie dojdzie do egzaminów w tym terminie, to się nic takiego nie stanie, bo po prostu ten egzamin będzie przełożony na późniejszy termin. Pani minister Zalewska mówiła, że nie ma takiej możliwości. Oj, pani minister Zalewska już tyle mówiła rzeczy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, że nie brałbym tego pod uwagę. To jest system spójny, tak? Tutaj przesunięcie egzaminu w czasie, w momencie, gdy mówimy o jednym systemie edukacyjnym, niczego nie zmieni, tak? Oczywiście to jest niepotrzebny stres i dla uczniów, i dla rodziców, i dla nauczycieli, bo naprawdę ta decyzja nie jest dla nas łatwa. To nie jest tak, że my to przyjmujemy, o nie przyjdziemy sobie do pracy, nie się dzieje, co się dzieje. My nie po to z tymi uczniami pracujemy przez 3 lata, na przykład w szkole gimnazjalnej, czy teraz w 8-klasowej szkole, i że zbliżamy się do momentu egzaminu i uważamy, że ten egzamin możemy sobie darować, bo my mamy takie żądania. My oczywiście wybraliśmy celowo ten termin, tak? Jest to jakiś straszak dla pani minister. Jeśli jej zależy na polskiej szkole, na polskim uczniu, to powinna z nami usiąść do rozmów i przestać opowiadać historię o jakichś specjalnych dodatkach dla młodych nauczycieli. Tylko pani Tomasz, może się okazać, że ona już za moment nie będzie z wami rozmawiać, pomijając już kwestię, czy będzie strajk, czy nie i tak dalej, dlatego że jest jedną z jedynek do Europarlamentu z listy PiS, Zjednoczonej Prawicy, no i pewnie ten mandat zdobędzie raczej. No jeśli zdobędzie, to ja powiem tak, będziemy się wstydzić za panią Zalewską, która zasiądzie w Parlamencie Europejskim, po pierwsze, to jest ta zła wiadomość, dobra wiadomość tego wyboru jest taka, że pani Zalewska zostawi polską edukację w spokoju i zaczniemy ją naprawiać po niej. Panie Tomaszu, kiedy poznamy wyniki, bo żeby doszło do strajku, najpierw muszą się odbyć referenda we wszystkich szkołach i to musi być ponad 50%, jeżeli ja dobrze pamiętam. Kiedy poznamy wyniki referenda? Czyli kiedy będzie ostatecznie powiedziane, tak, strajkujemy? Więc decyzje o referendum będą podejmowały zarządy oddziałów, tak jak w Olsztynie. I my spotykamy się w poniedziałek i tam podejmiemy taką decyzję. Propozycja nasza jest taka, żeby referendum odbyło się od 15 do 22 marca. Ta data wybrana jest celowo, dlatego że 15 marca kończą
procedury sporu zbiorowego nasze koleżanki i koledzy ze Związku Solidarność. Wstępne rozmowy z lokalnymi tutaj władzami tego związku stanęły na tym, że czekamy na zakończenie ich całego procesu sporu zbiorowego i przystąpimy wspólnie, jeśli oczywiście nie wycofa się Związek Solidarność z tych zobowiązań, to Ja mówimy tutaj na szczeblu lokalnym, na tak? szczeblu Bo lokalnym. żeby była jasność, Tak, Solidarność, bo ta ogólna rozmawiamy o Polska Olsztynie. Rozmawiamy o powiedziała, Olsztynie. że jakby przeciwko strajkowi, natomiast w kilku regionach Solidarność Nauczycielska jakby wyłamała się z tego postanowienia i dołączyła też do strajku, czy poparła na ten moment strajk, no bo strajku na razie nie ma, więc trudno się dołączać. No więc czekamy na zakończenie procedur przez Solidarność. Jeśli podtrzymają swoje stanowisko, że będziemy razem ten strajk organizowali, to przeprowadzimy wspólne referenda w placówkach i wtedy zapadnie decyzja o strajku. Także, drodzy Państwo, musimy jeszcze parę dni, czy paręnaście dni poczekać na to, żeby się dowiedzieć, czy w ogóle strajk będzie. Moim zdaniem, a PiS, przynajmniej ja bym chyba tak zrobił, bym jednak grał twardo i nie popuścił, patrząc na to czysto politycznego zysku, który Zjednoczona Prawica może z tego odnieść, ale pożyjemy, zobaczymy. Drodzy Państwo, naszym Państwa gościem był Pan Tomasz Branicki, szef olsztyńskich struktur ZMP. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.